Cześć siemaneczko, tu Litwin. Kontynuujemy naszą przygodę z Farming Simulatorem 17 i kontynuujemy przygodę z naszym Skorpionem wypożyczonym za ogromne pieniądze. I słuchajcie, jadąc do miejsca, o którym wam mówiłem, czyli do zajezdni, tam chcemy sprzedać drewno, zobaczyć ile tam kasy dostaniemy za każde drewienko. Po drodze tutaj mijamy bioelektrownię i z ciekawości chcę sprawdzić, ile dostaniemy kasy za drewno w bioelektrowni. No bo jak widzimy tutaj, tutaj też możemy to drewno sprzedać. Tylko jak widzimy, wymaga to od nas gimnastyki. Dobra. I teraz spróbujmy to sprzedać. Na 4 metry? Może być na 4 metry. Tniemy. Hops, 600. Hops, 600. Zobaczcie. Hops, 500. 1200, 1800, 2200. Tu nic. Nie jest. 2500. 2700. 2800 i proszę, widzicie, 3000 euro za jedno drzewo praktycznie. Oj, tu musimy trochę położyć łapsko. O, te największe drzewa to jest największa kasa. Oj, nie tu, nie w tą stronę, więc spróbujmy jeszcze, znaczy spróbujmy, zetnijmy jeszcze te największe drzewa. Tylko kurczę, zgubiłem się teraz, wiecie. Z orientacją mam problem. Dobra. To jest słaby wjazd, tylko ten jest problem. Do tej bioelektrowni, czy do tej biogazowni, już tam nie wiem dokładnie. Bo gdyby nie to, to słuchajcie, fajna opcja by była. Więc tu trzeba będzie niestety... O, nie wiem czemu oni stoją. Osobówki, widzicie? Trzeba będzie niestety, jeżeli będziemy zainteresowani tutaj sprzedawaniem drewna, to będziemy musieli zainwestować w ciężarówkę do przewozu drewna. I teraz tak. To jest najgorsze. Kurczaki. Dobrze. O to chodziło. Idealnie. A teraz może zmienimy na 8 metrów. Hops. Dobra. Serio? No serio? No bez przesady, stary. No nie no. 1500 euro. 166? To za co 166? A wiecie co, może popchniemy to drewno, to które tu leży, w miejsce, w którym sprzedaję, bo to trochę bez sensu. Bośmy przywieźli, a nie dostaliśmy kasy za to? Hola. Tak to my się nie bawimy. No popchnij żeż to, no. Człeniu. O, jest. 888 dolków. Euro, przepraszam. 55. Dobrze. Jest. O to chodziło. Zobaczcie, już 16 tysięcy euro. Ja bym jeszcze ogarnął... Wow, te dwie najwyższe. I wtedy pojedziemy tam zobaczyć, tam gdzie mieliśmy od samego początku, czyli w okolice zajezdni torowej, no pociągowej, tam wiem, że gadam od rzeczy, ale cóż. Bęk. Teraz najgorsze jest, żeby to tam wjechać. Nie rozwalić, znaczy nie rozwalić, nie zakleszczyć się gdzieś tam. Dobra, przechodzi. Nie. Dobrze. Mhm. I teraz. Co? O nie. Całe za 1000 euro poszło. Niestety. To zetnijmy jeszcze ostatnie, takie tutaj wysokie to drzewo. I tutaj spróbujemy idealnie stanąć. Tak, żeby nam nic przez przypadek nie sprzedało. Proszę. Fajna maszyna w ogóle, nie? Albo wiecie co? Zrobimy tak. Haha, co wy na to? Cyk. A nie. Nie bardzo, chyba. No nie bardzo. Dobra, mój pomysł nie wypadł. Nie wypalił, przepraszam. Aha. Ja chyba przyszłości nie będę wiązał z sprzedażą drewna. Nie mówię w Farming Simulatorze, mówię o swojej przyszłości. O, Jesus. A ci ładą stoją. Ja wiem, że to jest pokaz niesamowitych umiejętności kontroli nad pojazdami, ale żeby tak stać i oglądać. Czekajcie. Stój. I teraz zmieniamy na przykład na 4 metry, bo ja się boję, że 8-metrowy. Dobra, nieważne. Tak jak mówiłem, tu jest koniec. Tu jest koniec, mamy 18 000 euro. My troszeczkę się odbiliśmy. Teraz trzeba zobaczyć na chwilę, co się dzieje tutaj u nas. Tu chłopacy skończyli. Ja podjadę jeszcze szybko na tamto pole, zobaczyć, nie, tam nic nie wzrasta, będziemy musieli przyspieszyć troszeczkę czas, więc zaraz to zrobimy, ale to jak dojedziemy tam naszym Skorpionem na miejsce i odstawimy w ogóle już siewnik. Siewnik czy tam właśnie, ojejku, nie, wzdłuż, dobra, nieważne, odłącz. Jest odłączone, teraz musimy przyłączyć do nawożenia maszynkę. No. Przełącz. Dobra. Sporo jest nawozu. Tak więc zostawimy sobie tutaj przygotowaną do roboty maszynę, traktorek, a my wrócimy szybciutko do naszego Skorpiona i pojedziemy tam, gdzie mieliśmy jechać. Czyli musimy jeszcze przejechać prosto i później w lewo, jak będziemy już widzieli, no już widzimy ten plac załadunkowy. Widzimy pociąg. Ale dużych drzew nie bardzo widzimy. No tu, tu są. Tylko, że trochę daleko jeździć. Wypadałoby ogarnąć, niestety, ale wypadałoby ogarnąć samochód, ciężarówkę. No ale nie mamy za co, kurczę. Tu są fajne drzewa, no tu są fajne, tam jest pełno, widzicie? Tam jest od groma drzew. Ale niestety tu nawet nie ma żadnego, żeby spróbować. Więc musimy tutaj jedno ściąć. Ale niestety nie ma... Nie mamy ciężarówki. A nie będziemy z każdym drzewem... tak jeździli, nie? Nie. Dobra, włącz się. Włącz się. Nie. O. Dobra, ściąć. No i jazda. No, wspinaj się. Ups. Nie no, powiem wam, że ten moja seria z Farming Simulatora to taka trochę parodia życia rolnika. No ale słuchajcie, miasteczko przyjazne, mogę sobie ciągnąć, co jest? Mogę sobie ciągnąć 15-metrowe drzewo przez miasto. No i co teraz? Co, tu mogę to sprzedać? Trochę nie kumam. No spróbujmy. Podnieśmy. Aha. No i jazda, tak? 4-metrowe? No spróbujmy. Chyba nie. No, chyba nie. No, jakie długie drzewo. Piękne, słuchajcie. Aż szkoda, że skopałem. Znaczy skopałem, nie wiedziałem, że tego nie można tu robić. Zobacz, co tu jest. Wyślij pociąg. No dobra, ale... Aha, no nie, to nie jest zdecydowanie do drewna. A tam? Nie, tu też nie, tu jest jakiś silos. Więc no jak to drewno? Nie, tu nawet nie ma miejsca. Może tu gdzieś? Cóż, wracamy chyba do bioelektrowni, nie? Tam była największa kasa za to. Elewator zbożowy, skład drewna. Myślę, że do bioelektrowni. Tylko, że tam nie ma drzew, to jest minus. No troszeczkę skopałem, bym musiał chociaż odrobić tą kasę. Miałem, pamiętacie, 40 000 euro, więc dobrze by było ogarnąć kilka takich drzewek konkretnych po 2500 euro, aby troszeczkę się odbić. Bo nie fajnie, teraz będziemy 20 000 w plecy, ja nie wiem w ogóle, czy można po prostu teraz, jakbyśmy, znaczy może, można, ale jakbyśmy teraz przestali wypożyczać tą maszynę, to ile byśmy dostali jeszcze rachunek na koniec, bo na pewno jeszcze byśmy coś dostali, chyba. Chociaż w sumie pierwsza wpłata, no tam pożyczka była tak duża, że... Dobra, tam mamy jeszcze wysokie, tu mamy wysokie, no mamy z 4... z 5, no mamy tam kilka tych wysokich drzew, więc chociaż trochę pieniędzy nam tutaj przybędzie. Ups. Cofamy. Ziomek. Dobra. Teraz na dół. No. No przecież idealnie stoję, no. Czy nie? Aha, dobra, nie. No i jazda. Oj, uważaj. Mogliby po prostu tutaj wjazd poszerzyć. To jest mój apel do właścicieli bioelektrowni. Demet. No przejedź. Toż to tylko drzewo, tylko gałęzie. Aha. Dobrze, dobrze. I jedziemy teraz. 4 metry. No kurczę, znowu. Słabo. Nie możemy tak robić. Nie możemy, ostatni raz. To trzeba bokiem tam stanąć, tak jak na samym początku robiliśmy. Bo po tysiaczku to my na pewno nie zbierzemy, na nic. Oj. Niestety na nic nie zbierzemy, a musimy... No czeka nas dużo wydatków. Chcemy kupić świnie, chcemy kupić w ogóle sobie osobóweczkę, żeby Nataszka na nas jakaś poleciała, albo nadjeżdża, tak jak mówiłem. W końcu mieszkamy na jakiejś wschodniej wsi. Więc ja bym obstawiał za Nataszkę, a Nataszka leci na... nie leci na Gaza, nie leci na Wołgę, czy na jakiegoś Zaporożca. Nie, Nataszka leci na amerykańskiego pick-upa. więc musimy amerykańskiego pick-upa zakupić w najbliższym czasie. No, no kurde, no bez przesady, no nie szalej. Nie, aż mam pomysł. O tak. I teraz jedziemy z tym koksem. Cyk. I ciąć. No nie, no znowu nie wyszło. Jest. 663 euro. Nie wiem, czy to za... nie wiem, czy to za całe drzewo, czy udało nam się w końcu zrobić to. O, 600 i 600. No, 1800 za... O, tam jest jeszcze jakieś... widzicie? Trzeba by to złapać. Moje wyczucie maszyny mi pozwoli bez problemu to złapać. Zobaczcie. Cyk, 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 cyk. Aha, ale tego nie będę mógł jakoś złapać pewnie. Włącz, zmień długość cięcia, użyj klaksonu. Koniecznie. Następny zmień prędkość, to nie. No i teraz jakby to wziąć. Nie. Dobra. Ej. Dobra, nieważne, włącz, nieważne. Już zostawmy sobie tę jedną belkę. Pojedźmy po kolejny, po kolejne drzewo pojedźmy. Oj, nie w tą stronę. Dobra, i tu mamy jeszcze jedno wysokie drzewo. Ajajaj. Wiem, że to może jest trochę słabe co robię, no ale no nie wiem, nie mam innego pomysłu jak to robić. To bioelektrownia wydaje mi się, że najwięcej kasy daje, więc no to próbuję robić, nie? Nie wiem, jeżeli macie jakieś pomysły, to proszę dajcie znać, ale no ja nie mam absolutnie teraz nic w głowie. O, zobaczcie, to Łady, Niwy i Wołgi. No Natasza, no takie coś poleci? Nie, my takiej Nataszy to nie chcemy. Okej. Cyk, pięknie. Nawet nie do końca pięknie, bo jeszcze bardziej byśmy musieli tu się wtrynić. W ten węgiel, dobra. To przesuwamy. To trochę podniesiemy. No i jazda. 4-metrowe bele. O kurczaki. No jak to można podnieść? Dobra. Zostawmy to na razie. I zróbmy tak, przyspieszmy czas. Jednostka pieniężna, ruch drogowy 15, 120, wstecz. Jak mamy 120, poczekamy aż trochę nam się roślinki, o 1600 euro, pensje pracowników, trochę nam się roślinki wzrosną, żebyśmy mogli obsiać. Nawieść po raz kolejny. Zobaczcie, czekajcie. Rośnie wzrost. Skład gleby, o. Dammit. Poczekajcie. Zapomniałem nawieść. Halo. Zapomniałem tego pola nawieść. Włącz rozrzutnik nawozu. Nie! No nie, no włącz. Aha, jadziemy. Oj. Wiecie co, cofnijmy się, żeby później nie wracać. Dobra, jedziemy. Zapomniałem tego pola nawieść, ale była wtopa. Byśmy mieli dużo mniejsze plony. To by było dopiero. Nataszki nie miałaby na futro. Albo przynajmniej na oryginalne futro miałaby z jakichś tam szynszyli, a nie z... nie wiem z czego. Z wieloryba. Tak, futro z wieloryba. Tak, w Sosnowce wszystko jest możliwe. Oj, duże my to pole mamy. A tam jest jeszcze większe, sąsiada. Co może popracuję trochę później, jak nie będziecie, że tak powiem, oglądać. Kurczę, ale się jąkam. Nie na odcinku, popracuję u sąsiada jakiegoś, bo kurczyska są to krucho po tej naszej inwestycji w Skorpiona. Aha, dobre. Jedziemy teraz tu. Tu nie możemy... Musimy się trochę spieszyć, bo widzicie, mamy czas na razy 120 przyspieszony, więc w każdej chwili te roślinki mogą się... Nie wiem, ile to trwa, ale mogą już wejść w następną fazę wzrostu. Kurde. No właśnie. No właśnie, o tym mówiłem. Rzeczywisty i musimy jeszcze raz wszystko nawieść. Dobra, niech zrobi to pracownik. Widzicie? Jaki leń śmierdzący ze mnie. A tutaj... Aha, to on to nawozi. Ale ja teraz myślę... Tak, wyjątkowo, ale myślę, że... Przydałby się drugi do nawożenia, nie? No, może nie. Damy radę jednym sprzętem. Więc kolega tutaj sobie jeździ. Zobaczmy, jak to wygląda. Nawiezione. No, nawozi, jest dobrze. Aha, tu jest nawiezione, tak? Dwa razy. Tu jest raz, czyli to drugie pole trzeba nawieźć. Okej. To dopóki tam kolega nasz nawiezie, to my jeszcze spróbujmy jedno drzewko ściąć i dostać za to konkretną kasę, a nie kurczę 1000 euro. O, jedź. Jednak biznes drzewny to chyba nie jest mój konik i nie będzie chyba mój konik nigdy. Bo trochę to robię nieporadnie. Czekajcie, trochę... O, i dobra. Teraz jedziemy. Tak. Już chyba wiem, jak to zrobić. I teraz powinno być w porządeczku. Cyk. Aha, stój. I teraz jazda co 4 metry. Ja pierdzielę. No, to z tych 4 drzew mogłem mieć 10–12 tysięcy euro, a miałem 4. No ale cóż, ostatnia nadzieja. Ostatni bastion. Pensje pracowników $81 na 100 euro. Kurczę, czemu ja cały czas z dolarami ściąć? Dobra. I teraz jedziemy z tym i musimy po prostu chyba dalej stanąć od tego miejsca, gdzie to drzewo jest sprzedawane, jest wciągane, że tak powiem. No. Serio, Wołga. Co jest? No serio, Wołga. No bez jajec. No... No bez przesady, no człowieku, no to już zjedź z tej drogi, no. No co jest? No. Raz, dwa. No dobra, wjeżdżaj już, proszę cię. Ejku, jejku. No nie, no proszę was. No ale co ja mam teraz zrobić, no? Nic nie widzę nawet. Wiecie co? Dupie. Pomocnik B zakończył pracę. Pomocnik B zakończył pracę, czyli on chyba nam... dobra, to teraz może łaskawie, dziękuję. Chyba nam, słuchajcie, już nawiózł całe to pole, więc... Tak, dobra, to szybka jazda na drugie pole i jeszcze to zrobisz. Zarobisz sobie trochę na wakacje. Jazda, jazda, jazda. I zatrudnij pracownika. No. Włącz. Dobra, o, jakaś kobitka u nas pracuje. To teraz spróbujemy to wszystko zepchnąć. Tam, gdzie mamy to zepchnąć na sprzedaż. Uda nam się? Nie bardzo chyba. Przynajmniej nie pójdzie to tak łatwo. A spróbujemy jeszcze tą odnogą po prostu to przesuwać. Tak, tak. No, Sarika. Dobrze. Szkoda, że ten skorpion nie ma opcji. To końcówka nie ma opcji chwytania. Ty co, on zakończył już pracę? Jak to zakończył? O czym ty mówisz? Czemu zakończył? Toż mam hajs. To co jest? Ja tutaj ciężko kombinuję. Tutaj to jest dopiero praca umysłowa. Jak to zepchnąć tam, gdzie trzeba. O, dobre. Hej, 1200 już, 1400 już, liczcie. Już jest 1400 tych euro. Ups, 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 ups. 1400 euro. Okej. Okay. 1400, pamiętajmy. I mamy, dobra. 1400. I 900, 1200, 1600, 1700. I tam było ile? Nie pamiętam. Ale no, to jest różnica jednak. Aha. Jest różnica. Pomocnik B zakończył pracę. No nie, to zalenie śmierdzące, no. Nie dokończą roboty. Dobra, 60 euro, nieważne. Nie dokończą robotę, a już się ten, zobaczcie. I co on zrobił? Nic nie zrobił. A idź się piewać, ty. Raz przejechał i do widzenia. Kurde. Takich pracowników mam, no. No, przejedźmy sami. Raz. I chyba już tylko drugi raz tu sobie przejedziemy. Znaczy, no, nie drugi raz, tylko tutaj i będzie wystarczająco nawiezione. Nie wiem, czemu ten pracownik raz czy dwa razy przejechał i skończył swoją pracę. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, nawiezione. Zobaczmy teraz na mapce, jak to wygląda. Tak, na mapce wygląda to całe pole nawiezione, tylko to pole nie wygląda nawiezione. 201. Dobra, podjedziemy, jeszcze uzupełnimy nawóz i zatrudnimy pracownika. Gdzie tu był nawóz? Tu był chyba przy tych paletach, nie? Tu. Uzupełnij rozrzutnik nawozu, tak. Kasy trochę idzie, ale to niedużo. Dobra, mamy 700 litrów albo 700 kg, chyba 700 litrów. Dobra, i teraz koszty nawozów 1793 euro. No. I teraz... Włącz rozrzutnik nawozu i jedziemy z tym koksem. Zatrudnij pracownika. Opuść pojazd. Niech sobie jeździ. A ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i dajcie znać, czy chcecie kolejne odcinki, bo to w sumie może to być dla kogoś monotonne. I nie wiem, czy znajdzie się ktoś, komu się to podoba. Także dajcie znać. I do usłyszenia w następnych materiałach. Na razie, hej!